Witam serdecznie, moim gościem Jarosław Nyżnik, Trade. Tak. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Dobrze. Obcokrajowiec w naszej lidze, bardzo się cieszymy, że też takie osoby grają. Dzisiaj, Jarek, wygrywacie 4-3 po bardzo ciężkim spotkaniu. Co byś powiedział na temat tego meczu? Powiedziałemby, że bardzo mocna drużyna przeciwko nas grała. Dzisiaj ma dobrą technikę, dobrą kondycję. My trochę po kondycji byliśmy gorzej, ale realizowaliśmy swoje momenty. Strzeliliśmy dużo bramek i cieszę się bardzo, że wygraliśmy, bo były nam potrzebne te punkty naprawdę. Spodziewałeś się, że wasza drużyna będzie tak wyglądała dobrze w tabeli? Ona tak naprawdę już jest w czołówce drugiej ligi. No właśnie tak, bo staramy się, każda gra dla nas jest ważliwa i staramy się pokazać wszystko z siebie, oddać na każdej mecz, żeby po prostu awansować do pierwszej ligi. Co byś powiedział o grze rywali? No, powiedziałbym, że dobrze naprawdę gra drużyna i jest młody zawodnik dobry i w ogóle mają dobre kondycje, dobry pas, dobrze zgrywają się. Grasz jako zawodnik czynny tutaj w Polsce. Skąd się w ogóle wziąłeś? Wziąłem się z Ukrainy, ale gram tutaj w czwartej lidze. W tamtym roku graliśmy, teraz spadliśmy na okręgówkę w Poprad Retro drużynie i na razie trzymamy się w okręgówce i chcemy awansować do czwartej ligi z powrotem. Trade potrzebował takiego zawodnika jak ty, właśnie bardzo ruchliwego, rozgrywającego, dużo konstruujesz akcji. To twoja domena, to twoja, że tak powiem, wizytówka? No na pewno tak, bo jestem najmłodszy w drużynie i jakby staram się pokazać, staram się jak najlepiej i w obronie i z przodu zagrać, to mu tak jest. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.